poniedziałkowe przedpołudnie tłoczno w naszym studio. Są z nami panie Dorota Karpińska, dyrektorka Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Dzień dobry, witam pani. Dzień dobry, witam. Pani Ewa Wramik, nauczycielka muzyki i absolwentka tegoż zespołu. Dzień dobry. Pani Katarzyna Osiecka, nauczycielka języka polskiego, to obecnie, ale także absolwentka. Dzień dobry. I Paweł Orzeł, uczeń obecnego Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Dzień dobry. Ale Zespół Szkół Sportowych w Ełku, który wkrótce będzie nosił imię polskich olimpijczyków, o tym będziemy między innymi rozmawiać, nie zawsze był zespołem szkół sportowych, prawda? Bo ja pamiętam jeszcze z młodości, że była to zbiorcza szkoła gminna, tak się mówiło, czyli szóstka. I może troszeczkę o historii tej zacnej placówki edukacyjnej na mapie naszego miasta powiemy teraz. Dzień dobry Państwu. Zbierając informacje do pięknego biuletynu, który wydaliśmy z okazji 56-lecia istnienia naszej szkoły, bo szkoła istnieje od 68 roku, od 1968, więc dla niektórych dzieci to już jest po prostu prehistoria, bo już się urodziły w XXI wieku, a tutaj XX wiek i to taki dawny. Szkoła powstała w 68 roku jako szkoła gminna. Była to szkoła, do której chodziły dzieci z różnych rejonów wokół Ełku. Była wtedy jedyna szkoła, do której był dowóz. Tak, był dowóz. Wtedy jeszcze dzieci dowożono takimi dziwnymi... Osinobus to się tak, podaje. Takimi dziwnymi... Do traktora była przyczepiona przyczepa. Tak to wyglądało. Mamy zdjęcia z tego okresu. Wygląda to na dzisiejsze czasy to trochę dziwnie, ale takie były wtedy czasy. Szkoła funkcjonowała jako zbiorcza szkoła gminna do 86 roku. Rok ostatni, 86-87, to był ostatni rok funkcjonowania szkoły jako zbiorczej szkoły gminnej. Wtedy została rozwiązana i ponownie nazwano szkołę szkołą podstawową numer 6. I wtedy właściwie zaczęła się historia jak gdyby nowa szkoły, bo szkoła zaczęła się rozwijać już jako szkoła podstawowa. W roku 98, czyli już troszeczkę lat minęło, przekształcono szkołę w zespół szkół samorządowych. I wtedy w naszej szkole pojawiło się też liceum ogólnokształcące, czyli już też długa historia, bo od 98 roku to liceum funkcjonuje i funkcjonuje do dzisiaj. W międzyczasie jeszcze w roku, aż sobie pozaznaczałam to, ponieważ te daty przekształcania się szkoły były bardzo różne. W roku 2015 jeszcze powstało gimnazjum, więc nasza szkoła składała się wtedy już z trzech takich jednostek, czyli szkoły podstawowej numer 6, gimnazjum sportowego i liceum. Później gimnazja zostały wygaszone i w 2016 roku, jeszcze jak było gimnazjum, zmieniamy kolejny raz nazwę szkoły na Zespół Szkół Sportowych. I od tego roku już funkcjonujemy jako Zespół Szkół Sportowych w Ełku. Także naprawdę ta historia, no taka przebogata, że tak powiem, w zmiany nazwy szkół, wymaga to no, takiego dobrego poznania historii szkoły, bo generalnie to funkcjonujemy chyba na rynku edukacyjnym jako szóstka, podstawówka. Tak, i od zawsze kojarzyła się ta szkoła, nawet kiedy nie była z szkołą sportową, właśnie ze szkołą sportową de facto, bo to był jedyny chyba stadion, taki jeszcze z żużlową bieżnią, z mocno powyrywaną trawą, ale jedyne takie większe boisko, gdzie można było przyjść i pograć w piłkę, gdzie działały sekcje, odbywały się jakieś tam turnieje. No tak jak pani wspomniała, to zamierzchłe czasy, jeszcze druga połowa lat 80. Tak, ale w nowym już XXI wieku szkoła dostała nowy oddech jako szkoła sportowa i dzięki zaangażowaniu naszych władz miejskich powstała przepiękna nowa hala sportowa. W 2019 roku została otwarta i dzięki tej hali no to my naprawdę dostaliśmy wiatru w skrzydła i zaczęliśmy naprawdę bardzo intensywnie się rozwijać jako szkoła sportowa, bo po prostu mieliśmy bardzo dobre warunki i mamy bardzo dobre warunki.
a że terenu było dużo, tak jak pan redaktor powiedział, no to powstały i bieżnie, i tor rolkowy, i zespół boisk Ordik, i siłownia zewnętrzna, i plac zabaw dla dzieci. Wszystko się zmieściło, bo na szczęście nie byliśmy ograniczeni terenem, bo teren był duży wokół szkoły. I można było budować. Tak, można było budować. Są z nami dwie panie obecne nauczycielki, wcześniej absolwentki tej właśnie placówki. Drogie panie, jakieś wspomnienia z czasów młodości, tak poszperajmy w wyobraźni, te najmilsze, najpiękniejsze. Ja to mogę tak powiedzieć o sobie bardzo nieskromnie, że ja jestem takim białym krukiem, jeśli chodzi o historię i w ogóle funkcjonowanie tej szkoły, ponieważ mój tata w 68 roku otworzył jako pierwszy rocznik, wszedł w mury tej szkoły. Ja w 90 roku zaczęłam zerówkę, później kolejno klasy 1, 3, 4, 6 i skończyłam w klasie maturalnej, zdałam maturę. Byłam też pierwszym rocznikiem, który... rozpoczął tutaj naukę w liceum ogólnokształcącym w zespole szkół. Wtedy jeszcze to było samorządowych. Byliśmy tylko w trzech klasach, to było malutka, ale to była cudowna, kameralna atmosfera. My się wszyscy naprawdę w większości do tej pory trzymamy, utrzymujemy kontakt, bardzo miło wspominamy. Bardzo miło wspominamy takich nauczycieli, jak na przykład, nie wiem, pan profesor Bazylewicz, pan profesor Markowski, historia w jego wydaniu. Sama jestem w ogóle przykładem tego, że kochałam i po prostu... No ja też miałem fizykę z panem Bazylewiczem i historię z panem Markowskim, ale to w zupełnie innej szkole. Tak. Pani Krystyna Wiśniewska, pani Wojciechowska od biologii. To były takie osobowości, które na długo zostają w pamięci, ale też było to, że my się czuliśmy. Ja mam wrażenie, że do tej pory, ja zawsze jak dzieciom powtarzam, to jest szkoła, która... potrafi zaopiekować się uczniem i ja to wyniosłam z moich doświadczeń szkolnych, bo naprawdę rzadko się spotyka, żeby uczeń czuł się zaopiekowany, rodzic czuł się zaopiekowany i naprawdę to jest fantastyczne. To są moje wspomnienia. Moja córka też ukończyła tutaj 8-letnią klasę szkołę podstawową. Moja mama przez 25 lat była nauczycielką w tej szkole, więc ja... Chyba już wszystko kręci się wokół szóstki. Tak, chyba rodzinnie, moja siostra, nasze dzieci wszystkie i mój brat, wszyscy kończyliśmy tę szkołę, po prostu jesteśmy związani już nie tylko jako funkcjonująca szkoła podstawowa, ale po prostu rodzinnie weszliśmy w tę szkołę i ta szkoła właśnie, chciałabym podkreślić, rodzinna atmosfera, higiena pracy, naprawdę... Fantastycznie. Jestem dopiero drugi rok nauczycielką w tej szkole, ale powiem, że wróciłam wspomnieniami to mocno. Wybór chyba był taki dosyć oczywisty, prawda? Tak. Nie miałam wątpliwości, powiem szczerze i naprawdę bardzo mi się podoba, że ta kameralna atmosfera, którą ja zapamiętałam z 98 roku, kiedy zaczęłam... Kiedy było trudno kameralną atmosferę, bo to były czasy tego wyżu, który szturmował. Tak, właśnie, zapomniałam. A nas ja pamiętam, było że nasze klasy wcześniej, jeszcze końcówka lat 80., 30-31 osób to była norma. To był nie, u nas też klasy były duże, ale że nas było tylko, zaczynaliśmy jako, to była nas setka niespełna tych uczniów i naprawdę my się na korytarzu wszyscy znaliśmy. Byliśmy jedyną szkołą, która po pierwsze, każdy miał swój komputer, jeśli chodzi o salę informatyczną, i własne szafki. My się czuliśmy jak Beverly Hills. No i tak. To jest szkoła na sześć po prostu. Właśnie. Tak, i potężne zaplecze też sportowe, no było gdzie spędzać ten wolny czas, jak pani dyrektor wspomniała, mnóstwo terenu. Pani Ewa, obecnie nauczycielka muzyki, tak jak mówiłem, wcale to nie dziwi. Innego przedmiotu nie wyobraziłbym sobie. Tutaj taki spontaniczny, bo kiedy rozmawialiśmy sobie w newsroomie przed wejściem na antenę, mówiliśmy tutaj o pierwszym hymnie szkoły, prawda? Tak. Wspominaliśmy właśnie hymn, z czego to wynika też, bo będziemy mieli nową pieśń szkoły. Tę pieśń szkoły skomponował i napisał tekst Marcin Pyciak. I to będzie przepiękny utwór, naprawdę już jest naszym ulubioną pieśnią. Paweł, prawda? Wszyscy ćwiczymy właśnie na uroczystość, na uroczystość, która będzie właśnie w środę, 16 października. A wracając do starego hymnu, to my pamiętamy... Tak na spontanie, pierwszą zwrotkę. Tak, tą pierwszą zwrotkę możemy zaśpiewać tej zbiorczej szkoły gminnej, tak? Nie, ja już pamiętam ze szkoły podstawowej numer 6, więc tekst troszeczkę... Tak, Kasiu, ale ja jestem trochę starsza, ale delikatnie trochę. No mało.
że ja byłam, zasięg gminny miałam. To co, zaśpiewamy kawałeczek? Mogę melorecytację? Spróbujmy, może myślę, że nam wyjdzie. Pani dyrektor nam pomoże. Tak, pod kierunkiem. Nasza szkoła to nasz drugi dom. Tu nauka, praca, podstawami są. Tak w tej szkole szybko mija czas, bo nauka trwale łączy nas. Coś takiego tam było. I tym się pewnie każdy apel zaczynał, co? O, tak, i każde... Były takie zbiórki, właśnie bardzo dużo było apeli, to też pamiętam. Zbieraliśmy się na korytarzu i rozpoczynało się to wszystko, każde podsumowanie półrocza, czy jakieś wydarzenia, konkursy, to zawsze się rozpoczynało ta akcja właśnie hymnem. Też mam takie moje wspomnienie, spacerowanie po korytarzach. Tak. To było niesamowite, bo... I to tak w kółeczku parami. Tak. W kółeczku chodziliśmy trochę jak więźniowie, ale też można było dzięki temu porozmawiać. Nikt nie siedział. Każdy musiał się ruszać, więc tutaj też taki sport przerwowy był. I piękne moje wspomnienie, opieka, bo korytarze tam są trzy piętra, no parter, dwupiętrowe, ale parter też jest, na parterze maluszki. I to, co mnie bardzo zawsze wzruszało i mi się to bardzo podobało, że starsze klasy z drugiego piętra były wyznaczane do tego, żeby opiekować się maluchami. I ja mam to wspomnienie i spotykam jeszcze dziewczynę, która pomagała mi wiązać sznurówki. I jest to po prostu niesamowite, bo to było takie piękne. Potem już ja byłam też starszakiem i też opiekowałam się maluchami, więc to jest klimat niesamowity tych wspomnień. To jest taka definicja tego, że szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje, że... Młodzież wychowuje się wzajemnie, dzieci tak, młodzież. Paweł może coś powie na ten temat, jak on się czuje w tej naszej szkole i czym się zajmuje. No ja się czuję dobrze. Jestem w klasie sportowej. Gram w siatkówkę i często jeżdżę na obozy i turnieje różnego rodzaju. Bardzo dobrze nam idzie. Odnosimy wiele sukcesów, między innymi wyjazd z kolegą do Kołobrzegu na finał Mistrzostw Polski. Bardzo dobrze nam tam poszło i jesteśmy z tego bardzo dumni. Jaki to był turniej, powiedz? Był to turniej siatkówki plażowej U13 chłopców. Wielkie brawa, tak. Być może rozmawiamy z przyszłym olimpijczykiem, to tutaj nie ma śmiacie, jak to się mówi, bo szkoła... No właśnie, teraz Paweł tak przeniósł nas w czasy współczesne, bo szkoła niebawem otrzyma imię polskich olimpijczyków. Wybór wydaje się dosyć oczywisty, prawda, pani dyrektor? Tak, dzisiaj się wydaje oczywisty, ale przygotowania do nadania imienia trwały prawie 2 lata i zaczynaliśmy od burzy mózgów i tych pomysłów na imię szkoły było bardzo dużo, bo zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice mieli swój głos tutaj. I były głosowania, które doprowadziły do wyboru imienia polskich olimpijczyków. Ale nie było to takie proste, bo na końcu została Maria Skłodowska-Curie i polscy olimpijczycy i naprawdę różnica była w głosach bardzo mała. Przy szkole sportowej Maria Skłodowska-Curie i polscy olimpijczycy, dlatego właśnie stwierdziłem, że wybór wydawał się dosyć oczywisty. A nie był oczywisty, tak. Także zwyciężyli polscy olimpijczycy. My myślimy, że nasi uczniowie przede wszystkim wezmą do serca to, żeby rozwijać właśnie w sobie tą radość z uprawiania sportu. Oczywiście fajnie jest, jak są te medale i zwycięstwa, prawda, Paweł, tak? Ale też przyznaj, że bardzo, bardzo fajnie też się gra po prostu razem, tak? Tak, bardzo fajnie się gra w naszej szkole. Myślę, że nam chodzi o to, żeby dzieci się ruszały, żeby grały, żeby spędzały czas razem, żeby nie siedziały w domu, żeby też uczyły się współzawodnictwa takiego zdrowego, gdzie nawet jak się przegra, bo się przecież też przegrywa, prawda? Oczywiście. To jest normalne w sporcie, prawda? Tak. Ale każda przegrana wiąże się z tym, że się analizuje, jak to było, tak? Tak, wraca się silniejszym. Cudnie. Także nam też o to chodzi, żeby oni po prostu poczuli, że są sprawcami własnego życia, że to, co zrobią, daje efekty, że ciężka praca na treningach później przekłada się na wyniki.
A po drugie, my się bardzo cieszymy, bo widzimy, że uczniowie, którzy trenują, są po prostu bardzo dziećmi otwartymi na świat. Jeżdżą w różne miejsca, zwiedzają różne miejsca, tak? Tak. Gdzie, Paweł, byłeś? Powiedz. W jakimś ciekawym miejscu. Z drużyną albo sam. No już Kołobrzeg wiemy. Gdzie jeszcze byłeś? No to byłem w Iławie, w Kętrzynie byłem wiele razy, w Olecku na obozie. Lubisz jeździć na obozy sportowe? Tak, bardzo lubię. Na obozach sportowych macie ile takich treningów w ciągu dnia? W ciągu dnia tak około 2 albo 3 bardzo długich treningów. Dużo wtedy trenujemy tak bardziej intensywnie. Także jak my tu wchodziliśmy na to 4. piętro do radia, to tak już trochę się zdyszałyśmy, a Paweł oczywiście dziarskim krokiem tak sobie wbiegł na górę. Tak, i widać, że te treningi są potrzebne, prawda? Tak? Oczywiście, tak. Ale mogłabym jeszcze powiedzieć coś a propos wyjazdów. W naszej szkole tradycją już od kilku lat są wycieczki takie zagraniczne, na które nasze dzieci jeżdżą i naprawdę zwiedzają europejskie stolice. I to... wyciskamy te stolice do, jak cytrynę. Na przykład w sobotę wróciliśmy z 5-dniowej, 6-dniowej wycieczki do Londynu. Się śmiejemy, że zrobiliśmy 100 tysięcy kroków codziennie, po 20 tysięcy kroków. I dzieci nie były zmęczone. Dzięki temu, że jest to szkoła sportowa, dzieci miały w sobie tyle energii, że to naprawdę, ja już myślałam, że po tych 24 tysiącach kroków, to było we wtorek, tyle zrobiliśmy, że już popadają w łóżkach, a one dalej miały mnóstwo energii. Fajne jest też to, że ta szkoła dzięki i wyjazdom uczymy się nie tylko tej zdrowej rywalizacji sportowej, ale dzieci poznają historię Europy i stolic. Malarstwo, sztuka. Tak, no muzeum i Galeria Narodowa i mnóstwo zwiedziliśmy, już teraz nawet nie będę wspominała, bo to nie na tym rzecz polega, ale ta zdrowa rywalizacja prowadzi do tego, że te dzieci bardzo mocno zaciskają i są bardzo wobec siebie opiekuńcze. To jest fantastyczne. Jak patrzyłam, obserwowałam na tej wycieczce, ja naprawdę byłam zaskoczona, jak te dzieci świetnie wchodzą jeden w drugiego i się pilnują, trzymają i pomagają sobie. To też sport jest jednak chyba taką, prawda, bardzo ważną... Jest mocnym spoiwem. Tak, relacje buduje świetnie. Czas nas goni nieubłaganie. Chciałbym jeszcze o tych obchodach porozmawiać, ale wcześniej jeszcze zapytam, czy szkoła dorobiła się już tak szybciutko jakichś postaci, absolwentów, takich, o których już jest głośno? Czy to jeszcze przed nami? Lubię. Bo wiem, że tutaj na naszym lokalnym podwórku tak już ci chociażby młodzi piłkarze, którzy wychodzą chociażby z Rony, już tam o nich powolutku zaczyna się mówić. Mamy kilku bardzo dobrych zawodników. Może Paweł powiesz, żeby mnie nazwiska nie przekręciła? No to kiedyś słyszałem od taty, że u nas był w szkole taki Filip Luberecki. On jest teraz w kadrze Polski. I bardzo dobrze gra na obronie. Mamy też zawodników tutaj na rynku, że tak powiem, lokalnym, piłkarskim. Też dużo naszych zawodników po prostu z naszej szkoły wyjeżdża do innych klubów trenować, bo są wyłapywani jako no, takie diamenciki, które można dalej szlifować, więc wyjeżdżają zarówno do Olsztyna, do Elbląga, do Białegostoku i do Łodzi. Tak, tutaj rzeczywiście no, my czasami żałujemy, bo mamy dobrego bardzo zawodnika i okazuje się, że inny klub go chce gdzieś ale tam taka dalej. Chyba jest rola szkoły sportowej, że to jest właśnie ten pierwszy krok w takie dorosłe, tak, pierwszy skok w takie dorosłe życie. No my żałujemy, życie, ale no wiadomo, że nie, że oddajemy no z ciężkim sercem. Ale może kiedyś wrócą jako nauczyciele. No, żeby... Później, ale bardzo dużo wraca jako nauczyciele, jako rodzice. Ja pracuję w szkole już strasznie długo, bo 33 lata i już teraz mam dzieci, które wracają, mam już bardzo dużo dorosłych absolwentów, którzy przyprowadzają swoje dzieci. Także jest to bardzo miłe, że ufają nam i rzeczywiście całe pokolenia w szkole się uczą. Bo tak jak Kasia właśnie mówiła, ona od zeróweczki do ogólniaka. U nas niektórzy już jak przyjdą,
to jak się zasiedzą, to kończą na maturze wtedy. Szkoła wielopokoleniowa. Tak, dobrze, tak. To na zakończenie, drogie panie, jeszcze powiedzmy o tym, jak będzie świętowany ten jubileusz i czy będą jakieś oficjalne uroczystości związane z nadaniem imienia. Tak, oczywiście, że będą uroczystości. Jest to dla nas naprawdę ogromne wydarzenie, bardzo ważne w życiu szkoły. Szkoła przez tyle lat funkcjonowania nie miała nigdy imienia nadanego, więc jako społeczność szkolna doszliśmy do wniosku, że no musimy to zmienić. Zgodnie z prawem każda szkoła, czyli zarówno szkoła podstawowa, jak i liceum muszą dostać imię. Zadecydowaliśmy, że to będzie takie samo imię, czyli imienia polskich olimpijczyków. Będzie Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 imienia polskich olimpijczyków w Wełku oraz 6 liceum ogólnokształcące imienia polskich olimpijczyków w Wełku. 6 dlatego, że po numeracji też ze szkołami powiatowymi stwierdziliśmy, że i tak się kojarzymy z 6, więc niech i podstawowa szkoła i liceum kojarzą się z 6. Tak. Uroczystości zaczynamy o godzinie 10 w parafii Opatrzności Bożej i tam z udziałem księdza biskupa będzie wyświęcenie sztandarów i uroczysta msza, w której będzie brała też oczywiście społeczność szkolna udział. Następnie przenosimy się do szkoły na godzinę 11:15 i tu zaczynamy uroczystości oficjalne szkolne i zaczniemy te uroczystości od właśnie oczywiście po hymnie szkoły. Zaprezentujemy nową pieśń szkoły, która została przygotowana za chwilę będzie także przedpremiera na antenie piątki. No, bardzo się cieszymy, którą nam przygotował pan Marcin Pyciak, a wykonanie pani Ewa Awramik. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taka pieśń piękna będzie, no jak gdyby promowała naszą szkołę i mam nadzieję, że będzie tak długo żyć w pamięci jak poprzednia. I w szkole będzie przekazanie sztandarów. Tutaj pan prezydent będzie miał wielką rolę, bo jak gdyby przekaże sztandary społeczności uczniowskiej i te sztandary zawisną w honorowym miejscu i mam nadzieję, że będą chlubą naszej szkoły i będziemy mogli się cieszyć, że mamy od tego dnia imię polskich olimpijczyków. To teraz jeszcze tak na zakończenie. Zupełnie na zakończenie, bo chyba od tego powinienem rozpocząć. To najlepsze, najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Dziękujemy. Bardzo pozdrawiamy wszystkich. Tak, wszystkich nauczycieli. Czego życzyć nauczycielom teraz w tym roku? W tych czasach. Jeszcze raz proszę. Czego życzyć nauczycielom teraz w tych czasach? Wytrwałości. Czego nauczyciele sobie życzą? Pasji, chęci, kreatywności. To jest moim zdaniem takie clue każdego nauczyciela. A reszta przyjdzie. A reszta, tak. Jak jest człowiek jest kreatywny i ma pasję i lubi to, co robi, kocha to, co robi, to wszystko inne przychodzi Paweł, mu z dużą łatwością. Paweł, ty zadowolony jesteś z nas? Jestem. No w sumie. Nie wiem, co może powiedzieć innego. No dobra, porozmawiamy po zejściu z anteny. Tak, albo jak kiedyś będziesz nauczycielem i kiedyś tak. Tutaj zagościć do studia. Ja zapamiętam. Zapamiętam i odpytam. I będziesz tak wspominał jak ja. Że o właśnie. Od tylu lat w tej szkole. Może i twoje dzieci kiedyś też. Pani Dorota Karpińska, dyrektorka Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Pani Ewa Awramik, nauczycielka muzyki w tymże Zespole Szkół Sportowych i jednocześnie absolwentka oraz pani Katarzyna Osiecka, nauczycielka języka polskiego obecnie, ale też absolwentka tej placówki oraz Paweł Orzeł, obecnie uczeń szkoły w przyszłości, może również olimpijczyk, tak, i nauczyciel, za co mocno trzymamy kciuki dzisiaj w naszym studio. Było trochę muzycznie i trochę słowa mówionego. Dziękuję za to przemiłe przedpołudniowe spotkanie. Dziękujemy. Wszystkiego bardzo. Dobrego. Do widzenia, dobrego dnia. Dziękujemy.